Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Nie spodziewałam się, że film o tym temacie będę nagrywała jeszcze w marcu, ale to już się chyba przyzwyczaiłam, że życie mnie zaskakuje. Zapewne po tytule już wszyscy wiedzą, o co chodzi. No ale okazało się, że będę miała badanie PET szybciej niż myślałam, bo już jutro. Już powiem Wam, że tak w głowie nastawiłam się, że będzie to miało miejsce w kwietniu, w połowie kwietnia mniej więcej, więc wręcz wyrzuciłam te myśli, zajęłam się życiem i sobie to życie leciało. Natomiast dzisiaj zadzwonili i to w ogóle zadzwonili do mojego męża, bo jak pierwszy raz w ogóle trafiłam na tamten oddział, ja jeszcze nie miałam maltańskiego numeru. W sensie ja kilka lat sobie tutaj żyłam, po prostu korzystając z polskiego numeru. No i podaję im polski, a oni, a ktoś w domu nie ma maltańskiego? No i podałam właśnie wtedy numer męża i oni tego nie zmienili. Chociaż próbowałam, chociaż twierdzili, że zmienili na mój. No to i tak koniec końców odzywają się do niego. No i wiadomo, jak jest w domu, no to ja odbieram, jak widzimy, że szpital dzwoni. No, ale teraz go nie ma i powiem Wam, że on nie mógł odebrać za pierwszym razem. I zakładałam, że jeżeli ktoś za pierwszym razem nie odbierze, no to dzwonią do kolejnej osoby, nie? Ale zadzwonili jeszcze drugi raz i przekazali, że jutro o 11 mam się stawić. Tak więc wychodzi na to, że jeżeli chcę coś zjeść, mówiąc coś, mam na myśli śniadanie białkowo-tłuszczowe, bo nie można jeść węglowodanów, o 5, bo minimum 6 godzin przed. Wydaje mi się, przynajmniej na ten moment, że zrezygnuję z tego śniadania, chociaż i tak pewnie będę musiała wstać i ogarniać córkę do przedszkola i tak dalej. No ale nie o tej porze, no nie? Bo to już w ogóle o tej 5, to trzeba skończyć to jeść, nie? No, raczej nie. Powiem Wam, że jestem w szoku, ale takim pozytywnym. Wiadomo, że zawsze towarzyszy tam jakiś stres, bo jednak wyniki są dosyć istotne, jeżeli chodzi o dalsze życie, ale cieszę się, że to już będzie z głowy. Oczywiście ja nie wiem, kiedy będą wyniki, ale raczej powiedzmy, że są szybciej niż później. Szybciej, czyli nie wiem, po tygodniu. Coś takiego. Oni mówią, że do 3 tygodni, ale w życiu tych 3 tygodni nie czekałam, więc myślę, że jeszcze przed Wielkanocą dowiem się co i jak. No i jeżeli nawet miałabym stawiać się w szpitalu i tak dalej, to już wtedy w kwietniu, tak czy siak będę mogła lecieć. Powiem Wam, że mam raczej takie pozytywne nastawienie, też jeżeli chodzi o wynik tego całego badania, że będzie dobrze. Jakoś tak podchodzę bardzo pozytywnie i bardziej to widzę tak, że po prostu idę tam to potwierdzić, ponieważ minął rok od zakończenia leczenia, więc po roku po prostu potwierdzamy, że okej, pierwszy rok remisji za nami, pozostały te jeszcze takie 4, żeby przeżyć te 5 lat. I idziemy dalej z życiem. Zapewne jutro nie będę zbyt dużo nagrywała, no bo przed to ja tam walczę, wiecie, żeby nie paść. Natomiast po, no za każdym razem ja się mega źle czuję. I wiem też, że to wszystko zależy od człowieka, od tego jak to przechodzimy. Niektórzy po prostu takie, a przychodzą, badanie PET i dobra. Wiecie, po prostu taki punkt na osi dnia. Niektórzy przechodzą to bardzo źle i jest ciężko i też to widzę po takich pacjentach, którzy są wokół mnie w poczekalni, że to wszystko zależy. Myślę, że nie ma tutaj co się porównywać. Dla mnie no, nie jest to najfajniejsze i po, ja już wiem, że nic tego dnia nie będę robiła, będę leżała i jadła słone rzeczy. Jakieś tam pieczone ziemniaki albo parmezan, albo makaron z parmezanem, z oliwą i czosnkiem. Raczej idę w takie rzeczy, bardzo odrzuca mnie od słodyczy. No, więc tak widzę jutrzejszy dzień. Mam nadzieję, że szybko będzie z głowy, chociaż na pewno będą jakieś opóźnienia. Zawsze są. No, więc widzimy się jutro. Dotarłam. No, nie pozostaje
nic innego jak tylko wejść. Nie wiem w sumie, czy są maseczki jeszcze obowiązkowe, czy nie. I muszę przejść w podziemia, żeby pójść pod tę kopułę. Jeszcze sobie chodzę, żeby trochę ciśnienie podnieść, no bo na początku będę miała pobieranie krwi. Zobaczcie, ile tu jest pomarańczy. To jakieś remonciki, ale czas wejść. Jestem z drugiej strony kopuły. Na szczęście już opowiem wam w domu wszystko, aż się trzęsę cała, bo działo się. Ale teraz czekam na taksówkę, idę wreszcie coś zjeść. Mam ze sobą kawałek parmezanu. Może komuś się wydawać to za dziwny wybór, ale zawsze po prostu chcę zjeść coś jak najbardziej słonego. Miałam kawałek parmezanu, więc go wzięłam. Ale jest mi aktualnie tak niedobrze, że nawet tego nie chcę jeść. I mimo że jest godzina 16, siedziałam tam 5 godzin, to po prostu, nie wiem, jakoś mam ściśnięty żołądek, ale to już wam opowiem całą historię z domu, może w sumie jutro, bo dzisiaj pewnie przyjadę, wymuszę w siebie jakieś jedzenie i padnę. Czy to moja taksówka? Nie. Tak jak się spodziewałam, jesteśmy dzień do przodu. Tutaj za moją ścianą nastoletni sąsiad, on ogólnie chodzi do szkoły muzycznej i ćwiczy, bardzo dużo ćwiczy, więc możemy mieć w tle jakąś muzyczkę, YouTube, jak coś, nie blokuj tego filmu, za jakieś prawa autorskie i tak dalej. Więc wracając do tematu tego filmu, no to powiem wam tak, jak to wyglądało. Więc pojechałam tam o 11:00. Zazwyczaj miałam to trochę później i jeszcze 6 godzin wcześniej mogłam zjeść śniadanie białkowo-tłuszczowe, więc jak miałam, wiecie, o 13, o 12, to po prostu budziłam się wcześniej i jadłam. Zazwyczaj pokazywałam nawet tutaj, że u mnie to był omlet z awokado. Teraz miałam zapisane to badanie na tam chyba dokładnie 11:20, więc jak sobie matematyka, prawda, że o 5:20 muszę skończyć już jeść to śniadanie, a wmuszanie w siebie tak rano średnio mi wychodzi, więc stwierdziłam, no nie będę się budziła tam, nie wiem, 4:30, żeby sobie smażyć omlet, prawda? No i stwierdziłam, dobra, okej, przecież wytrzymam. Tylko że ja mam ogólnie problemy z wychodzeniem gdzieś bez śniadania i odkąd pamiętam, tak miałam. Ja zdaję sobie sprawę, że jest dużo osób, które w ogóle śniadanie pomijają i sobie tak żyją i na przykład zaczynają swoje jedzenie danego dnia od obiadu. Ja zdecydowanie nie należę do takich osób i miałam też takie okresy w życiu, kiedy musiałam tak robić i wcale do tego się nie przyzwyczaiłam, tylko po prostu codziennie beznadziejnie się czułam, więc dla mnie śniadanie jest czymś bardzo istotnym. No ale stwierdziłam, dobra, też nie jest tak źle, prawda, o 11:00. Z tym, że wiadomo, jeszcze musiałam córkę też ogarnąć do przedszkola i tak dalej, więc tak czy siak wstałam jakoś tam 6:30. No i powiem wam, że na początku było całkiem okej. Tak trochę mi po prostu było zimno, ale bardziej chyba ze stresu spowodowanego tym wszystkim. No i też wiadomo, jako że piję jedno albo dwie kawy codziennie od kilku lat, no to jestem od tego uzależniona, więc zaczęła mnie boleć głowa, kiedy tej kawy nie dostarczyłam. No bardziej chyba tęskniłam wtedy za herbatą, żeby jakoś się rozgrzać, niż za kawą, więc po prostu popijałam sobie ciepłą wodę. No i przyjechałam tam. I powiem wam, że już w poczekalni zobaczyłam, że jest sporo osób i okej, tam też są do tomografii komputerowej osoby, do USG, do rezonansu magnetycznego, więc sobie pomyślałam, okej, no pewnie tam też, prawda, idą. Z tym, że
jak zaczęło przychodzić tych ludzi więcej i więcej, no to słyszałam w recepcji, że ludzie też idą właśnie na to badanie PET. Sobie tak myślę, rany, co oni w ogóle wszystkich zapisali, wiecie, jeden po drugim, jak to badanie jednak trochę trwa. No ale dobra, tak jakby, co mi pozostało. No i też siedząc tam i ja w ogóle nienawidzę zapachu, który panuje w szpitalu, więc często zakładam maseczkę, chociaż nie muszę, że nie jest to obowiązkowe. Powiem Wam, że tam było tak pół na pół, jeżeli chodzi o maseczki, bo w sumie zastanawiałam się, czy jeszcze trzeba, czy nie, bo na onkologii raczej wszyscy mają te maseczki. Tak chodzi mi, 100% osób ma te maseczki. Natomiast tam tak było, chcesz to ubierz, nie to nie. No i wywołują przez taki, to jest troszeczkę jak w samolocie, gdzie po prostu jak ktoś by, nie wiem, włożył sobie do buzi ten mikrofon i wtedy tak mówił, tam nic nie słychać i ludzie tylko, wiecie, tam jest bardzo dużo też takich starszych osób. Nikt nie rozumie, co jest wywoływane przez ten megafon, szczególnie, że ta poczekalnia jest dosyć duża i nie jest tam cicho, więc to też nie jest tak moim zdaniem najlepiej rozwiązane, bo po prostu są opóźnienia, bo ktoś nie wie, że został akurat on wywołany i wiecie, ja osoba 33-letnia, nawet jak siedzę tak i nadsłuchuję, to też czasami nie rozumiem, co oni w ogóle tam mówią. No to co dopiero pani koło mnie, która miała z 90 lat, nie? No ale dobra, jakoś tam idzie. I właśnie ta pani 90-letnia, tak plus minus, tak bardziej porównuje tutaj do naszych dziadków, więc myślę, że coś takiego. Ona była z jakąś opiekunką i ta pani była za mną w kolejce, a ta opiekunka bardzo, bardzo była oburzona tymi opóźnieniami i tak dalej. I tak jakby wepchnęła ją przede mną w kolejce i po prostu ona tam weszła, wparowała, w ogóle powiem Wam, to też było dziwne. To jest miejsce, gdzie tak jakby nie można sobie tak po prostu wejść tam już dalej, ale ona miała to gdzieś. Ona tam z pretensją wszystkich w ogóle, jacyś ludzie, na przykład taka pani Salowa, to chyba tak się nazywa, pani Salowa, też jej się dostało za to, że są te opóźnienia, prawda, bo to niesamowicie jej wina. No i wepchnęła ją przede mną. Na początku nie wiedziałam, że to się dzieje, ale potem już jak zobaczyłam, że tam zaczynają tam z wenflonem i wywiad i bla bla bla, że tak się stało, tylko że no mimo już wtedy swojego złego samopoczucia nie będę walczyła o miejsce z 90-letnią panią, prawda? Więc już stwierdziłam, dobra, no zdecydowanie mogę posiedzieć dłużej, więc jeszcze bardziej mi się to wydłużyło. No i jakie to mogło być opóźnienie? Potem już po prostu przestałam liczyć, ale z 2 godziny. Dwie, może nawet 2,5, coś takiego. No i w końcu wezwali mnie. No i najpierw, może ktoś nie wie, może kogoś to obchodzi. Na początku jest wywiad. Pytają się tam o najróżniejsze rzeczy, o przebyte leczenie, o to, czy nie wiem, mamy coś metalowego w ogóle w ciele, o ciążę, ogólnie o miesiączkę, kiedy była ostatnia, bo też pani mi tak całkiem fajnie wytłumaczyła, że po prostu w różnych fazach cyklu jajniki mogą inaczej być pokazywane na obrazie, więc ważny jest też dzień cyklu. No i tam różne choroby, radioterapia, w jakim miejscu była, ważą nas też. To by było chyba na tyle. I pani w ogóle była fanką Polski. Bardzo, bardzo tak jakby się podjarała w ogóle, że jestem z Polski. I ona mówi, że zawsze jak tylko jakieś tanie loty są do Polski, to ona zawsze je kupuje, bo po prostu tak lubi ten kraj. I dla niej to jest najlepszy kierunek. Że po prostu jak ma gdzieś lecieć, to do Polski, ale na południe. I ona mówi, no właśnie tyle razy już byłam na południu Polski, tak bardzo bym chciała zobaczyć jeszcze północ, na przykład Gdańsk. Ja mówię, ja jestem z Gdańska, a ona, o rany, i w ogóle wiecie, rozmowaniem. Także tak, fanka Polski numer 1 i próbowała mi założyć wenflon, bo najpierw muszą
przez ten wenflon pobrać trochę krwi, żeby sprawdzić poziom glukozy, czy na pewno nie jadłam. I powiem Wam, że zdarzały się takie przypadki, gdzie po prostu ktoś przychodził, ale na śniadanie, nawet te 5-6 godzin temu, ale zjadł, nie wiem, kanapki z czymś tam, albo jakąś owsiankę z owocami. No i ten poziom cukru był we krwi, glukozy, za wysoki, więc musiał tam czekać i czekać i czekać. No i tak, próbują ogólnie żyły po leczeniu onkologicznym. Myślę, że osoby po owym leczeniu, jeżeli nie miały portu, tak jak ja, no to wiedzą, że z tymi żyłami bywa różnie. I pani próbuje mi założyć tutaj. Nie, w sensie krew płynie i tam wszystko jest ok, jeżeli chodzi o ciśnienie. Nie mam problemu za bardzo z pobieraniem krwi, że tam, nie wiem, trzeba wyciskać czy coś, ale powiedziała, że po prostu ta żyła tutaj jest jaka? Zbyt wąska i że to jest za duża dawka tego izotopu i że nie ryzykowałaby. No to próbujemy na drugiej ręce. To samo. Czułam się już wtedy taka podziurawiona. Tutaj mam ten taki pasek, który trzymał to, no bo tak jak mówię, ta krew chciała sobie płynąć. Mam nadzieję, że teraz ta moja opowieść nie przeszkadza komuś w jedzeniu czy coś. Będzie gorzej, jak coś, nie jedzcie. No i tak, tutaj mam ściśnięte i już czuję, że zaczynam się dziwnie czuć. I zaczyna mi się robić gorąco, mimo że przez cały dzień było mi raczej zimno. Więc już stwierdziłam, okej, coś jest nie tak. No ale pani powiedziała, dobra, tutaj napij się wody, czy coś tam mi przynieść, dobra, posiedzimy i przyjdzie jakaś inna pani i spróbuje mi założyć ten wenflon gdzieś tutaj. I miałam, okej, wziąłam sobie wodę, siedzę sobie na tym krześle, tam sporo ludzi było i wszystko było okej. Jak się napiłam, zdjęłam sobie bluzę, i wszystko wróciło do normalnego stanu. Przyszła ta pani, też, która była kilka razy w Polsce i w ogóle bardzo trafiłam na jakiś zespół wielbiący Polskę, także mówi, że po prostu piękny kraj i że w ogóle są zachwycone i potem one ze sobą zaczęły rozmawiać, a że Kraków, a że Zakopane i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie była taka bardzo, bardzo pozytywna atmosfera. No i pani się pyta, gdzie próbujemy? Czy mamy jakieś swoje ulubione żyły, czy coś? I powiedziałam, tylko nie tutaj. Poczekajcie, jak wam to pokazać. Tutaj. Że tylko nie tutaj, bo to jest ta moja okropna żyła, która kiedyś coś tam, jakieś nerwy zostały uszkodzone. I nawet jak teraz jakoś tak nacisnę sobie mocniej, to jeszcze to odczuwam. Więc tym bardziej wbijać tę igłę, nie. Nie. Nieważne, jakbym się kiedyś w życiu wstydziła w jakiejś sytuacji, odezwać czy coś, to po prostu o tym zawsze powiem, że po prostu nie dotykamy tej żyły, udajemy, że ona nie istnieje, choćbym po prostu miała wszystkie żyły inne na ciele wypróbować, tej nie. Więc pani powiedziała, dobra, okej, w takim razie nie ruszamy, próbujemy czegoś innego. No i stwierdziła, że tutaj. I tutaj widzę, że nawet zrobił mi się taki siniak. Nie wiem, czy to będzie widać tak ten. Na razie widzę w podglądzie. No i ona mówi, dobra, to próbujemy tutaj. I wbiła się za pierwszym razem, więc spoko, ale już w momencie tego wbicia poczułam taki mega napływ gorąca i zaczęło się robić czarno przed oczami. Taki delikatne zawroty głowy, ale głównie zaczęło mi się robić czarno, uszy zaczęły mi się zatykać. Ja mówię, matko, serio, Magda, będziesz teraz mdlała? W takim momencie? Słaby moment, no nie? No i ona się mnie pyta, okej, wbite, teraz założymy wenflon, czy wszystko okej? A ja tylko takie, no. I po prostu bym miała już tak, wiecie, odlecieć. Teraz się z tego śmieję. Wtedy zdecydowanie się z tego nie śmiałam. I zaskakująco długo to trwało. Mdlałam kilka razy w życiu i zazwyczaj było szybciej. No to teraz, ja w ogóle miałam kiedyś tak, że za każdym pobieraniem krwi ja mdlałam. I
To już było dawno. To bardziej chodzi mi takie czasy na studiach, trochę po studiach. No, później już miałam tyle razy pobieranie krwi co chwilę i już przywykłam do tego. Jak widać, nie do końca wróciły jakieś stare czasy i byłam z siebie ogólnie dosyć zadowolona, że w takiej sytuacji potrafiłam zakomunikować wszystko, co się dzieje po angielsku, bo zazwyczaj jak jest jakaś taka nietypowa sytuacja, na przykład, nie wiem, ktoś na mnie nakrzyczy, ktoś ma jakieś pretensje, ja się nie kłócę po angielsku, ja nie umiem, mnie odcina, więc tak, wiecie, ja sobie mdleję, ale myślę jednocześnie o tym, o rany. Dobrze opisałaś swoje objawy. Nie, bo powiedziałam, że tam kręci mi się w głowie, że prawdopodobnie zaraz zemdleję, że jest mi gorąco. Oni się pytali, czy słyszysz mnie, Magda, słyszysz? A ja, wiecie, także coraz mniej. I potem mnie odcięło. Ale na chwilę tylko, w sensie. I powiem wam tak. Gdzie mdleć, jak nie w szpitalu, prawda? No nie? Z wszystkich miejsc całkiem okej miejsce, więc sobie na chwilę zemdlałam, na szczęście siedziałam i tam od razu trzy osoby się rzuciły na mnie tutaj do tyłu, głowa, ręce do góry, jakieś dostałam okłady na czoło, zimne, potem wręcz przybiegł pan z łóżkiem, przenieśli mnie na łóżko i co ciekawe, byłam zaskoczona, to nie było tak, że oni mi tylko na łóżku tak nogi podnieśli, tylko ja leżałam tak. Ja mówię, no ześlizgnę się zaraz, no po prostu dziwne. No ale tam mnie tam poukładali, obkładali, podali tam, wiecie, kropelweczkę, bla, bla, bla. I po prostu tak, w takiej pozycji wprowadzali ten izotop. Mam nadzieję, że dobrze mówię nazwę, jak nie, to mnie poprawcie. Więc wprowadzili to we mnie dosyć szybko i doszłam do siebie i też pytali się mnie, czy po prostu chcę zostać na tym łóżku, tak wiecie, na środku sali, czy chcę tam przejść, tam gdzie normalnie osoby czekają już z tą wprowadzoną substancją na swoją kolej, na badanie PET. Ja się od razu dobrze poczułam, już jak tam leżałam w takiej pozycji, głową w dół, no to bardzo szybko tam doszłam do siebie, więc wszystko było zupełnie okej, ale tak jakby oni, nie, my ci to zaniesiemy, chodź tutaj pod rękę. Tam była jeszcze pani, nie wiem, rezydentka, czy może studentka bardziej chyba po prostu i ona też tak, wiecie, wszyscy chcieli mi bardzo pomóc, a ja mówię, nie, ale już naprawdę się normalnie czuję, że już miałam zjazd, ale okej, wróciłam na dobry tor. No i potem wchodzę do tej poczekalni już osób, które oczekują na to badanie PET i patrzę, że tam siedzą aż cztery osoby. Więc szybka matma, jeżeli takie badanie trwa z pół godziny razy cztery to są dwie godziny, a powinnam z tą substancją rozchodzącą się i szukającą komórek nowotworowych siedzieć godzinę. Z tego, co mi zazwyczaj mówili. Więc mam takie dziwne. No, ale stwierdziłam, dobra, zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. I ogólnie siedziałam z... Wszystkie to były panie. Była ta pani 90-letnia. Była pani, która jest na początku leczenia chemioterapią i miała tam chyba cztery wlewy. Tak więc tak jakby... Wszyscy chcieli znać, mam wrażenie, jej historię, bo pani miała włosów i no wiecie, nie? Można to sobie wyobrazić. No i tam wtedy trzeba pić dużo wody. Ja sobie tylko takie wmawiałam, takie okej, dobra, skup się na oddychaniu, żebyś tutaj znowu nie padła. Że dobra, trzeba pić dużo wody, żeby wszystko tam wypłukać. I szło szybciej. Ta pani zdecydowanie nie była pół godziny, krócej. I potem koniec końców siedziałam tam może z godzinę 20 zamiast tych w mojej głowie dwóch godzin, bo po prostu jedną z tych pań wzięli gdzieś indziej.
Ja nie wiem, jaka tam jeszcze była sala, ale ona po prostu tutaj z nami siedziała, ale gdzieś tam poszła w inne miejsce. I ja, wiecie, takie siedzę i cały czas mam w głowie, że ktoś tam jeszcze jest, bo ja też nie widziałam ich, bo my jesteśmy przedzieleni tam. To jest troszeczkę jako taka przebieralnia. Wiecie, są takie boksy i one są tylko trzy, więc też jedna osoba siedziała po prostu na zewnątrz, więc ja nie widziałam tam, co się dzieje dokładnie, nie? Trochę słyszałam, ale też te rozmowy, no powiedzmy w 70% były po maltańsku, więc stwierdziłam, dobra, nie próbuję nawet zrozumieć. I byłam zaskoczona, jak nagle słyszę, Magda, zapraszamy, a ja takie w ogóle, co? Myślałam, że jeszcze z pół godziny tam posiedzę. No, ale na szczęście poleciało znacznie szybciej. Samo badanie, no to już jest okej. Okay. Jak mam porównanie na przykład z rezonansem, gdzie tam, wiecie, to wszystko huczy, człowiek jest taki ściśnięty i tak jest bardzo klaustrofobicznie, no to badanie PET nie jest takie złe. Wiadomo, że nie jest to największa przyjemność w naszym życiu, ale po prostu jak mam porównanie, to może być. Pojeździłam i do domu i powiem wam, że czułam się źle i to było tak, że ja wychodziłam, to była godzina 15:30, coś takiego, szpital był pusty i dopiero wczoraj dowiedziałam się, że na Malcie, wygląda to tak, co wiele osób uważa za problem, że wszystko w szpitalu, wszystkie wizyty, wszystkie badania, ale też właśnie takie wizyty z lekarzem, ustawia się na godziny poranne i takie powiedzmy do 15, a po południu nie ma nic, przez co są mega korki. Wokół szpitala to po prostu z każdej strony do szpitala, tam można sobie stać w korku, wiecie, pół godziny, godzinę. Parking, wszystkie miejsca parkingowe na kilku poziomach są w 100% zajęte i nawet nie otwierają szlabanu, żeby kolejne samochody mogły wjechać, bo po prostu nie ma żadnego miejsca do zaparkowania. I stoi kolejka na przykład 50 samochodów, żeby wjechać na ten parking i trzeba poczekać, aż ktoś wyjedzie, wtedy otwierają szlaban dla jednego samochodu. I ten jeden samochód szuka sobie po wszystkich piętrach, jeździ na parkingu i szuka tego jednego miejsca, które jest wolne. I możecie sobie wyobrazić, w jakim tempie to idzie, bo po prostu wszyscy mają na te godziny. Już potem na 15 czy coś, to raczej mało kto ma. Tutaj tak powiedziałam, że tak jakby to bardziej się kończy do tej 15. Za mną były jeszcze dwie osoby do badania PET. Były dwie osoby, ale pragnę zauważyć, że mieliśmy opóźnienie tam dwie, czy potem nawet trzy godzinne, więc tak jakby to już dawno powinno się skończyć. I właśnie dopiero wczoraj tak w rozmowach wyszło, że, no nie zdawałam sobie z tego sprawy, nie? Że to jest taki problem i takie no dosyć też głupie rozwiązanie, bo nie można sobie ustawić żadnego spotkania, wizyty z lekarzem na popołudnie, więc tak czy siak trzeba wziąć wolne w pracy, żeby pójść do jakiegokolwiek lekarza. Ludzie bardzo narzekają na ten temat, na takie rozwiązanie, więc tutaj wam przekazuję. Jak wyszłam stamtąd, to myślałam kilka godzin wcześniej, że rzucę się na jedzenie, bo to będzie już 16, a po prostu było mi tak niedobrze, że nawet nie chciało mi się jeść. Wzięłam ze sobą taki kawałek parmezanu, bo po prostu wiem, że zawsze jak tam siedzę, to mam ochotę zjeść coś słonego. A raczej lepiej zjeść kawałek parmezanu niż, nie wiem, jakieś chipsy czy krakersy. W ogóle nie chcę mi się jeść żadnych słodyczy. W ogóle aż mam takie, o nie, dajcie mi coś słonego. I nie chciałam nawet tego kawałka parmezanu zjeść, powiedziałam, dobra, pojadę do domu i wtedy sobie coś tam ogarnę już w domu. Zazwyczaj też, bo to jest tak, że nie można przebywać obok dzieci i kobiet w ciąży, więc wracam zawsze taksówką, upewniając się, że mężczyzna jest kierowcą, na wszelki wypadek. W sensie chodzi mi, że nie wracam autobusem. I też mam córkę, nie? Zazwyczaj robiliśmy tak, tylko że dosyć istotne jest to, że ona wtedy miała 2 lata, 3,
no miała 3 lata, jak miałam ostatniego peta, ale wcześniej no to miała 1,5, 2. No i takiemu małemu dziecku no, dużo trudniej wytłumaczyć, że no mama jest tutaj w pokoju obok, ale nie możesz się zbliżać tam na kilka metrów do niej. No rozumiecie, teraz jak ona już ma te 4 lata, no to można normalnie porozmawiać i ona rozumie sytuację, rozumie zasady i po prostu jak ja byłam w sypialni, to jak mój mąż przynosił mi tam herbatę czy wodę, to ona tylko tak stała daleko w korytarzu i mi machała, albo przekazywała mi jakieś laurki, jakiś list, więc no dużo łatwiej z takim dzieckiem, nie? Kiedy nie trzeba po prostu się ukrywać przed własnym dzieckiem, albo nie wiem, mówić, że no mamy nie ma tutaj, mama jest w szpitalu, gdzie tak naprawdę, wiecie, jestem zamknięta w sypialni, tak więc no to na duży plus. No i to by było chyba na tyle. Wyniki klasycznie mówią, że do 3 tygodni. Ile będzie? Nie mam pojęcia, bo to jest bardzo różne. Jeżeli będzie dobrze, to pewnie dostanę maila albo telefon mówiący, że jest dobrze. Później też te wyniki są wprowadzane do systemu, gdzie mogę się zalogować i zobaczyć. Taki dosyć medyczny wtedy jest opis, gdzie ja muszę się zastanowić, czy to jest dobrze, nie? Czy to jest na pewno dobrze, czy to jest źle. No a jeżeli nie będzie dobrze, no to zawsze wygląda tak samo, że dzwoni po prostu mój lekarz prowadzący i mówi, no Magda, przyjdź, musimy porozmawiać, nie? To już człowiek wtedy wie, okej, jest słabo.